26 października, czas się aktywizować. Słuchajcie, już większość z nas tak naprawdę czuje się dużo lepiej, więc zalecam spacer. Spacer, jeżeli ktoś czuje, że jeszcze jest dosyć słaby, polecam, żeby poszedł z kimś bliskim. Ja czuję się bardzo dobrze, jestem synkiem, synek jedzie na rowerze. Słuchajcie, wczoraj byłam na niesamowitej, magicznej i wyjątkowej premierze książki Iwony Guzowskiej, Najważniejsza decyzja, w Teatrze Kamienica. Bardzo Wam polecam tą książkę. Nie jest to typowa książka o karierze Iwony Guzowskiej. Jest to mistrzowska opowieść o życiu i naprawdę jest bardzo wzruszająca, chwytająca za serce i dawająca porządnego kopniaka energetycznego. Polecam. Wracając do mojego samopoczucia i zabiegu. Co jest charakterystyczne w tych dniach? To, że dochodzi do usunięcia drenów. Przez to zwiększa nam się trochę obrzęk w okolicach poddanych liposukcji i czas już na drenaż limfatyczny. Potem Wam to pokażę. Druga charakterystyczna cecha to jest taka, że jak staniemy na wadze, to niestety ta waga nam urośnie. Ja kładąc się na zabieg ważyłam 63 kg, jak robiłam analizę składu ciała 62,300, dzisiaj ważyłam 64,5 kg. Tym się w ogóle nie przejmujemy. Pokażę Wam jeszcze po spacerze, może po południu nagram filmik, ile mniej jest centymetrów. Natomiast waga pokazuje więcej, jest to normalne. Pamiętamy o piciu wody, o aktywizacji, o spacerach. No i co? I niebawem będziemy już wprowadzać ćwiczenia. No i o oddychaniu. Oddychamy bardzo głęboko, spokojnie i będziemy się czuli coraz lepiej. Dobrego dnia Wam życzę. Pozdrawiam.